Statek polskiej żeglugi morskiej o nazwie Kociewie przypłynął do Gdyni. W stoczni remontowej Nauta masowiec i jego załogę odwiedziła delegacja z Tczewa. W chińskiej stoczni w Tianjin na zamówienie polskiej żeglugi morskiej w pocie czoła budowane są kolejne masowce. Jeden z nich po międzynarodowych wodach pływa już od 5 lat. To wyjątkowy statek, który został ochrzczony nazwą Kociewie. Od swojego wodowania zdążył przepłynąć blisko 1 000 000 mil morskich. W tym tygodniu zacumował przy nabrzeżu gdyńskiej stoczni Nauta, gdzie przechodzi remont klasowy. Pojawienie się Kociewia w Gdyni stało się doskonałą okazją do odwiedzenia masowca przez delegację z naszego miasta, na czele której stanęła Alicja Gajewska, dumna matka chrzestna, wybrana do tej zaszczytnej roli 5 lat temu w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego. Rola ta nie kończy się jednak na rozbiciu butelki szampana w dniu wodowania. To jest cały czas kontakt ze statkiem, tak? Z kapitanem, z marynarzami. Pamiętajmy, że ci ludzie przez 4 miesiące są na statku, tak? Tylko tutaj, z daleka od swoich rodzin. I no, ten taki kontakt, to nie są tylko życzenia na święta Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, rocznicę kolejnego chrztu, bo nasze Kociewie ma już 5 lat, ale takie maile z wiadomościami, co się u mnie dzieje, co się u nich dzieje, z życzeniami. Także cały czas jesteśmy na bieżąco w kontakcie. Pani Alicja jest członkinią klubu matek chrzestnych, które na swoich dorocznych spotkaniach wymieniają się spostrzeżeniami. O swoich statkach, o kapitanach, o wrażeniach, o przygodach, o tym jak rejs przebiegał, kiedy były. Ja na takim rejsie jeszcze nie byłam, bo to jednak 2 miesiące by trzeba było poświęcić. Ale oczywiście tylko o swoich statkach i o tym, co się robi dla marynarzy, co się robi dla tej kultury morskiej. Bo mama chrzestna, która jest z Zamościa, no Zamość, no to jest daleko od morza, prawda? Nam jest łatwiej, ponieważ Tczew jest blisko morza, blisko Gdyni, blisko Gdańska. Natomiast naszą rolą jest również propagowanie kultury morskiej. Wśród gości z Tczewa na pokładzie statku nie zabrakło kapitana naszego miejskiego okrętu Mirosława Pobłockiego. No, prezydent po części jest troszeczkę kapitanem, natomiast jest to na pewno zupełnie inny rodzaj pracy i trzeba szanować wysiłek marynarza. To nie jest łatwa praca. Nie każdy region, nie każdy teren w Polsce, dzielnica może poszczycić się własnym statkiem. Ilość statków jest ograniczona. Czyli już mamy pierwsze jakby wyróżnienie. Kociewie pływa po morzach i oceanach. A poza tym jest to doskonała promocja. Ten statek pływa naprawdę po wszystkich zakątkach świata. Jest to świetna, doskonała promocja dla naszego regionu. O tym, jak ważna jest nazwa statku, najlepiej wie kapitan Józef Grzelak, który zarówno na morzu, jak i w każdym porcie jest pytany o Kociewie. Zawsze pytają. Pierwszy zawsze kontakt statek ma z pilotem, który wchodzi na statek i pytanie, co to jest nazwa, co to znaczy Kociewie. Nie? Ja mam mapki Kociewia, mam mapki Polski, gdzie Kociewie jest zaznaczone, a więc tłumaczę im, że to jest taki piękny rejon w Polsce, który się nazywa Kociewie. Najczęściej piloci znają, gdzie jest Gdańsk, Gdynia i wtedy ja im umiejscowiam, że Kociewie to jest, to odwrotnie, Gdańsk leży blisko Kociewia. O, może tak. Ze względów podatkowych Kociewie pływa pod banderą wysp Bahama. Formalnie jego portem macierzystym jest Nassau. Masowiec wypływa w 4-miesięczne rejsy z załogą liczącą około 20 osób. Kociewie przeważnie teraz pływa w relacjach atlantyckich, a więc w poprzek Atlantyku. Ameryka Północna od Kanady, Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa. Czasami mu się zdarza przejechać kanał panamski od drugiej strony Ameryki, czyli Ameryka Północna od Pacyfiku, Ameryka Południowa też od Pacyfiku. Obsługujemy jeszcze Afrykę, Morze Śródziemne, na Morzu Czarnym byliśmy, nie? No Bałtyk to już nie wspomnę, ostatnio byliśmy nawet na Morzu Barentsa w Murmańsku, nie? Także na razie ten statek wpływa w relacjach atlantyckich. Ten statek może pływać po całym świecie, w zależności jak armator ładunek załatwi, tak my płyniemy. Kociewie to masowiec jest, a więc jego głównymi ładunkami to jest nawozy sztuczne, koncentraty, zboża, produkty zbożowe, pasze, czasami ruda się trafi, rzadziej węgiel, ponieważ jest to statek w miarę nowy. Armator stara się załatwiać ładunki droższe do przewozu,
Także węgiel to jest ostateczność, a my przeważnie wozimy, ostatnio woziliśmy nawozy, koncentraty i zboża właśnie. Remont Kociewia zakończy się 15 grudnia. Potem statek wyruszy w kolejny rejs, najprawdopodobniej po nawozy do krajów nadbałtyckich.